Panie profesorze, jak pan przewidujesz wobec tego zakończenie tego naszego konfliktu? Bo to, co pan historycznie przedstawiłeś, no to jest nieciekawe zakończenie tego wszystkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na to pytanie mi bardzo łatwo odpowiedzieć, bo jestem historykiem. Ja oczywiście niczego nie mogę przewidywać. Jak mawiał Gombrowicz, który nie jest moim mistrzem, nie jestem ci ja taki pyszny, żeby coś mniemać albo i nie mniemać w tej sprawie. Ale zupełnie serio odpowiadając, no myślę, że kilka scenariuszy można sobie wyobrażać. Scenariuszy najbliższych dni przecież. Jeżeli tak jak chce opozycja, poleje się krew, bo to jest główny scenariusz opozycji, żeby polała się krew. Wtedy oczywiście przekroczymy pewien próg. Wiemy, że już krew się raz polała i nie mówię tu o Smoleńsku, bo okoliczności tej tragedii są niewyjaśnione, dla mnie przynajmniej, ale mówię o zamordowaniu przez fanatyka Platformy Obywatelskiej Gazety Wyborczej, zamordowaniu pracownika biura poselskiego PiS w Łodzi. Ale rozdmuchane i przygotowane propagandowo w wielkiej skali dokonanie jakiegoś aktu przemocy fizycznej 10 grudnia, 13 grudnia mogłoby być potraktowane jako przełom o nie dających się przewidzieć konsekwencjach. Po prostu ja nie wiem, co może być dalej. Coś bardzo złego, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. A zatem główna troska nasza, powiedziałbym państwa polskiego, tak bym powiedział, polega na tym, by ograniczyć ryzyko do minimum takiego scenariusza. Nie da się go całkiem wykluczyć, bo sprawna prowokacja, Władimir Władimirowicz nie takie rzeczy potrafi przeprowadzić, może się dokonać mimo najlepszej nawet pracy służb zabezpieczających porządek i bezpieczeństwo. Ale no niemniej myślę, że jeżeli jakkolwiek bym odpowiedział na pana pytanie, to chyba tylko w tym kierunku bardzo prostym, zdroworozsądkowym. Nasze władze powinny zrobić wszystko, żeby ten scenariusz się nie ziścił, żeby zapobiec mu, żeby rozdzielać potencjalne źródła starcia i konfliktu. Natomiast no, jeśli nie dojdzie do tego złego scenariusza, to oczywiście sposób sprawowania władzy, bo zawsze większa odpowiedzialność spoczywa na rządzących niż na opozycji. Niezależnie od tego, jak bardzo nas denerwuje opozycja, jak bardzo uważamy ją za niesłuszną, demagogiczną, zawsze uważam, taki jest podział odpowiedzialności. Rządzący najpierw ją ponoszą, a zatem sposób sprawowania władzy przez rządzących, poszerzanie, powiedziałbym, tej wspólnoty obywatelskiej, która może wspierać i może krytykować konstruktywnie działania władzy, powinno być stałym dążeniem tej władzy. Dlaczego ruch Kukiz jest marginalizowany? Ja się mogę z nim nie zgadzać, niekoniecznie się z nim zgadzam, ale nie widzę w nim opozycji totalnej, którą należałoby izolować. Żałuję, ubolewam nad tym, że są pewne elementy w sprawowaniu władzy przez PiS obecnie, które ograniczają bazę poparcia dla tej partii, ograniczają przestrzeń wspólnoty obywatelskiej. Dopuszczamy tylko ludzi z naszych notesików, o tak bym powiedział. To nie jest dobrze. Tak się nie buduje demokracji. Tak się nie buduje Rzeczpospolitej przede wszystkim. A więc myślę, że część odpowiedzialności spoczywa na obozie władzy. Nie krytykuję tego obozu władzy w sposób jakiś zasadniczy, szalony, bo oczywiście uważam, że generalnie partia Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w większości ze swoich, bardziej niż którakolwiek chyba po 1989 roku, ze swoich zobowiązań przyjętych w wyborach. I choć popełnia błędy, to idzie w dobrym kierunku, ale naszym obowiązkiem jako obywateli i naszym prawem jest wskazywać tam, gdzie widzimy błędy, zagrożenia nawet jeszcze, a nie błędy, to także tej władzy, którą popieramy. I ci, którzy jej nie popierają, także mają to prawo. Prawo w granicach prawa, przepraszam za takie niezręczne określenie. Ci, którzy wzywają do złamania prawa, do porzucenia zupełnie porządku prawnego Rzeczpospolitej, stawiają sami siebie poza prawem. Ale na koniec dodam pewnego rodzaju optymistyczną czy trochę lekceważącą uwagę.
nie Pana, tylko sytuację. Jeżeli ktoś się wypisał z Kościoła, jak pani Krystyna Janda, nie wydaje mi się, żeby jej wypisanie się z państwa polskiego groziło jakimiś wielkimi konsekwencjami dla nas. To jest pokaz pychy, niesłychanej pychy tej garstki ludzi, jakichś pułkowników SB, jakichś aktorów, którzy lata swojej kariery mają bardzo dawno za sobą, udanej kariery, zaszczytnej kariery, polityków, którzy kiedyś być może mieli coś dobrego na koncie, ale dawno już nie udało im się nic dobrego dla polskiej wspólnoty zrobić. I ludzi znikąd, ludzi bez żadnych zasług, bez żadnej twarzy, bez żadnego dorobku, którzy próbują występować w roli autorytetów moralnych przez sam fakt wzywania do walki z państwem polskim. Myślę, że to w tej chwili, z tego punktu widzenia patrząc, w ogóle nie jest poważna inicjatywa. I być może na śmiechu się skończy. Oby skończyło się na śmiechu po 13 grudnia. Ja chciałbym trochę skomentować, bo pan bardzo ładnie, bardzo ciekawie komentował te blaski i cienie zachowania Józefa Piłsudskiego. I ja teraz, kiedy szukam informacji tu i tam, oglądam na przykład okładki tygodników, tak zwanych tygodników opinii, wszystkich, które u nas są. W zasadzie każda z tych okładek albo zieje, albo widać na niej pogardę dla kogoś. Moim zdaniem, czy to tym kimś jest Tomasz Lis, czy tym kimś jest Jarosław Kaczyński, za każdym razem mam ten problem, że jeżeli chodzi o czwartą władzę, nie o władzę polityczną, jeżeli chodzi o czwartą władzę, mam wrażenie, że próbuje się z nas zrobić idiotów. Zarówno jakby po jednej stronie, tych, którzy są po jednej stronie sporu, jak i po drugiej. Wszędzie, jeżeli czytam na portalach internetowych, większość informacji od razu jest obarczona, ma komentarz, cóż za tupet, jak on śmie, cóż za arogancję i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że wielkim problemem jest, że nawet ci, którzy być może w dobrym, czy najczęściej w dobrym celu, jak sądzę, prowadzą rozmowę w sposób, który nie pozwala na rozmowę i na dyskusję, tylko jest okładaniem się znowu epitetami. Nie jest to rozmowa na temat problemów, tylko to jest rozmowa przeciwko konkretnym osobom, tylko dlatego, że są z innego obozu politycznego. Tu jestem troszkę pesymistą, dlatego że to nie jest wcale problem Polski tylko, to jest problem cywilizacyjny. Dlaczego tak go nazywam? Środki masowego przekazu, możliwości komunikacji masowej tak się spluralizowały paradoksalnie, każdy z nas może zamieszkiwać swoje getto i nie wychodzić z niego, w sensie medialnym, prawda? Dawniej była jedna telewizja, czy jedno radio, czy niedużo gazet, albo dwie, prawda? Wolna Europa i Trybuna Ludu, prawda? I można było to ogarnąć, skonfrontować jedno z drugim. Ponieważ taka jest nasza natura, emocje są silniejsze od myśli, to właśnie wybieramy te emocje identyfikacji przez wrogość wszędzie, na całym świecie. I w związku z tym ta pluralizacja, zamykanie w gettach opiera się na negatywnej, można tak powiedzieć, negatywnym odniesieniu do innych grup. Dotyka to najbardziej, można powiedzieć, szacownych instytucji medialnych na całym świecie. Gazety o 100-150-letniej tradycji, wychodzące w ustabilizowanych demokracjach zachodnich, stają się dzisiaj pismami o bardzo wyraźnie sprofilowanym gettowym charakterze, lewackim albo bardziej prawicowym. To dużo rzadziej, bo tych jest dużo mniej oczywiście, są dużo słabsze. Ale to nie jest tylko problem, Gazety Wyborczej i Gazety Polskiej. Przepraszam za zrównanie, nie zrównuję ich, ale chodzi mi o wyrazisty przykład. To jest problem mediów światowych dzisiejszych, tego, że zamieszkujemy, w cudzysłowie oczywiście, grupy myślące podobnie albo nie myślące podobnie. Zanikły fora wymiany opinii. W Polsce takim forum ostatnim, wydaje mi się, w mediach
była gdzieś 10 lat temu, bo już od 10 gdzieś lat nie pełni tej funkcji, Rzeczpospolita, Dziennik Rzeczpospolita. Tam. Bardzo ubolewam nad tym, że nie ma niczego takiego, ale widocznie nie ma zapotrzebowania. Znaczy, widocznie za mało jest nas takich, którzy byśmy utrzymali tego rodzaju pismo. Bardzo mi tego brakuje, ale pewnie powinniśmy się starać dążyć do tego, żeby takie małe choćby punkty spotkania i wymiany opinii ludzi, którzy różnie myślą, ale myśląc różnie chcą się porozumieć, no, żeby takie punkty powstawały. Myślę, że zapraszamy tych Państwa po prostu do nas, Panie Profesorze, na nasze spotkania, wówczas podyskutujemy. Ja jeszcze króciusieńkie ostatnie pytanie, ponieważ mamy czas reglamentowany bardzo. Dzień dobry, Grażyna Budzińska. Ja naprawdę krótko chciałam Pana prosić, żeby Pan według swojej wiedzy skomentował, na ile, mówię Piłsudski i Dmowski, oczywiście oprócz wszystkich różnic tam ideologicznych, metodologicznych, na ile Pana zdaniem, no, że tak powiem, rywalizacja męska, bo czytałam książkę, że rywalizowali o to samą kobietę, wreszcie jeden wygrał, drugi przegrał. Czy Pana zdaniem to mogło mieć, no tak jakby po ludzku, być przyczyną pewnej, powiedzmy, animozji? A jeżeli tak, to na ile, a może wcale? Dziękuję. To bardzo trudne pytanie, bo oczywiście mogło być. Oczywiście, że mogło być, tylko nie zajrzymy w duszę Dmowskiemu, bo to raczej o niego chyba chodzi, no bo on przegrał tę rywalizację, więc mógł mieć tutaj jakiś no, kompleks czy powód do wrogości wobec Piłsudskiego. Ale to chciałem w pewnym sensie na koniec powiedzieć, żeby troszkę złagodzić ton swojej no, krytyki stosunków II Rzeczpospolitej, w każdym razie jeśli idzie o Dmowskiego i Piłsudskiego. To byli obaj wielcy ludzie, tak na nich patrzę. Obaj byli wielkimi ludźmi i potrafili to w stosunku do siebie udowodnić. Dmowski, chociaż, tak jak powiedziałem, no, uważał się za dużo bardziej inteligentnego od Piłsudskiego. Szanował Piłsudskiego i mówił o tym i w 18 roku, i później, że to jest człowiek, który niemało dobrego dla Polski jest w stanie zrobić i zrobił. I vice versa, Piłsudski zwalczał Dmowskiego, ale z pogardą mówił o, no, o tym zaplutym karle, czyli jakby o marnych ludziach po drugiej stronie. Dmowskiego nie obejmował tym pojęciem. Doceniał jego intelekt i też doceniał jego zasługi. Co najważniejsze, potrafili chociaż skutecznie udawać współpracę w momencie najbardziej tego wymagającym, czyli w roku 1918-19. Bez tego Polska nie powstałaby tak skutecznie, tak dzielnie, tak wspaniale. Potrafili tę współpracę wtedy zachować. Ona się zachwiała dopiero w roku 1920, no w czasie, kiedy w tych dramatycznych momentach, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. To przesilenie, prawda, kiedy Dmowski wątpi, czy Piłsudski obroni Warszawę i występuje manifestacyjnie z Rady Obrony Państwa. A Piłsudski uważa, że tutaj knuje się przeciwko niemu jakiś zamach. Nie bezpodstawnie zresztą tak uważał, że endecy chcieli go wymienić na innego dowódcę i innego naczelnika państwa. To był moment no, już takiego popsucia się tych osobistych stosunków. Ale potrafili też w pewnych momentach ze sobą współpracować. Przepraszam, że przedłużyłem tę odpowiedź, ale chciałem powiedzieć, że jeśli był jakiś emocjonalny kontekst czy podłoże tego konfliktu, to Dmowski był człowiekiem na tyle silnie odwołującym się do logiki, do rozumu politycznego, że potrafił chyba w niemałym stopniu, nawet nad jakimś urazem na tle rywalizacji o kobietę, zapanować. I Piłsudski także na pewno nie myślał przez pryzmat kobiet. Niektóre z nich potrafił traktować niezwykle brutalnie, trzeba powiedzieć. Wystarczy przypomnieć jego pierwsze narzeczone. Także no to byli ludzie polityki, choć nie twierdzę, że były im obce ludzkie emocje jak najbardziej, ale żyli przede wszystkim polityką obaj. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze za tę odpowiedź, ale przede wszystkim za cały wykład. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że mamy przed sobą najpiękniejszy czas Bożego Narodzenia, myślę, że będę wyrazicielką wszystkich Państwa, jeśli na ręce Pana Profesora
złożę życzenia błogosławionych, pięknych, radosnych, spokojnych świąt dla pana profesora i najbliższych. Z wielkim podziękowaniem za cały trud prowadzenia naszych dusz i umysłów przez ten rok i w nadziei na spotkania w zdrowiu i w pokoju serc, daj Boże, w przyszłym roku. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego co najlepsze w imieniu widowni, słuchaczy. Bóg zapłać wzajemnie solidarnym 2010 paniom za organizację i państwu błogosławionych, spokojnych, bez żadnych wojen domowych świąt Bożego Narodzenia. Najserdeczniej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.